to, ale pewnie dalej. Żeby w przestrzeni osobistej. Okej, okay. No to mieliśmy sobie zadanie mutacje. Dwa słowa. No one składały się z... Tak? Z liczby. I mieliśmy... zdefiniowaną mutację jako zamienienie w jednym ciągu wszystkich liczb danego typu, czyli jakichś jedynek, dwójek, trójek, ale tylko jednej z tych wartości, na jakąś inną. I teraz jakiś przykład. Powiedzmy na przykład 1, 2, 3, 3, 7, 2, 1. Powiedzmy coś takiego. I drugi ciąg. 1, 2, 3, 3, 7, 2, 1. Taki sam na razie. I teraz tak. To może przemutować w ten sposób, że czwórki mogą nam się zmienić na przykład wszystkie trójki mogą nam się zmienić na dowolną liczbę, na przykład na czwórki. Tak samo, i teraz tak, mogą też się przemutować w ten sposób, że wszystkie dwójki się zmienią. Czyli te dwie, na jakąś dowolną liczbę. Siódemki, jedynki, po prostu wszystkie z nich. Na jakąś inną wartość. No i teraz tak, taka mutacja mogła być tylko jedna. I mieliśmy pytanie o dane podsłowa dwóch elementów. I pytanie, czy za pomocą jednej mutacji jeden mógł się zmienić w drugi. Czyli, no tak, to w sumie tyle. Wszyscy kumają treść, czy na kogoś była ona niejasna? No to super. W takim razie, jak tylko Andrzej robi śmieszną minę, jak zwykle, to mogę go zrobić. Okej. Okay. No to tak, przede wszystkim przydałby się jakiś inny ciąg. Skupimy się na tym, żeby odpowiadać szybko dla jednego podsłowa, no bo dla reszty będzie to analogiczne. Jeżeli będziemy mieli dla jednego, to dla reszty również. No to w takim razie powiedzmy sobie, że mamy słowo 1, 2, 4, 2. Nie, 4. Powiedzmy nie, dobra, niech będzie 1, 8, albo nie, 1, 3, 3, 3, 7, 3, 1. Widzimy, że to mogło się przepermutować, bo jedyne pozycje, na których się różnią, to te pozycje z dwójkami, to po prostu... Znajdź pod trójką czwórkę. Gdzie? A, dziękuję. Czyli po prostu te pozycje są różne. Ta i ta. Czyli była tylko jedna mutacja w całym ciągu. W całym naszym... No, tak, jeżeli słowa uważamy za, że jest, można jeden przekształcić a drugi za pomocą jednej mutacji, to znaczy, że była tylko jedna mutacja. To jest logiczne. Nie, bo wydaje mi się, że w całym ciągu jedna mutacja była, jedno się zmieniło, a nie, że... Masz pytanie, bo masz podsłowa, masz ku zapytaniu podsłowa, jest pytanie, czy jedno podsłowo za pomocą jednej mutacji jest w stanie w tym pierwszym, jest w stanie się przemienić w to drugie. Bądź odwrotnie to się robi. Zauważmy, że skoro zmieniamy tylko jedną wartość, to nieważne, czy zmienimy ją tutaj, czy tutaj, bo wychodzi na to samo. Dobra, ale no to może przejdźmy do rozwiązania. Przede wszystkim, skoro może być różna tylko jedna literka, to wiemy, że ilość tych literek musi być takich samych. No, jeżeli mamy słowo, które składa się tylko z jednego typu literek, no to w ogóle nie ma rozmowy, bo w jednym i w drugim, no to nie ma rozmowy, bo jest okej. Okay. Ale gdybyśmy mieli właśnie tak, że no normalne słowo, tak? I jedna literka się nie zgadza. No to możemy wyszukać pierwszą, wyszukajmy sobie pierwszą, czyli tę najbardziej na lewo literkę, która się nie zgadza. No, potem ci to trochę bardziej, powiedzmy, pokminią, to od razu widzą, jak to zrobić. No ale na razie powiem tak po prostu. Mamy, no i tutaj pierwszą literką, jaka mi się różni, jest dwójka. Czyli wiemy, że jeżeli ten ciąg mógłby zostać zmutowany, no to tylko i wyłącznie dzięki przez zmianę wszystkich dwójek z tego na trójki. Tak? Innej mutacji już nie będzie. No bo skoro ta literka musiała już się przemutować, to na nią zużyjemy naszą mutację. No i tak samo wszystkie po prostu dwójki tutaj, kiedy zamienimy na trójki, to wtedy te słowa muszą być takie same. Tak? Może być też tak, że trójki się zamienią na dwójki, tak? Ale znowu może być tak, ale to jest analogiczne. No, tak, to jest bardzo ważne. Także teraz ogólnie, właśnie to jest śmieszne, bo wyście zaczęli robić okropny wiersz, tak, który jest taki super hardy. Ja go nie umiałem skminić bez książeczki, a w mutacji prawie nie było. Jest bardzo proste. Bo one miały mega strasznie. Dziwnie napisaną treść. No, nie, właśnie ona miała zrozumiałą treść. No miała właśnie dobrą treść. To jest zadanie z potyczek. To jest najbardziej, powiedzmy, kasiasty konkurs w Polsce. Także treść była dobra. No i tak. No to w takim razie musimy sobie umieć znaleźć to.
a potem jakoś zamienić wszystkie, ale tylko jednego typu. No to możemy sobie rozpisać te funkcje hasłujące. Teraz się nie przestraszcie, bo robię trochę matmy, ale ona będzie tylko brzydko wyglądała. Oznaczmy sobie jako h od k hasze dla literki k. No co mam na myśli? Ogólnie jako h oznaczę sobie hasz całego tego słowa. Czyli czy my mogę go nawet zapisać, bo nie napisałem tego słowa jakiegoś drugiego. Czy tutaj widać? No to hasz naszego pierwszego słowa będzie wyglądał w ten sposób. Będzie p do 0 razy 1 plus p do 1 razy... Możesz mi dyktować, będzie szybciej. 2 plus p do 2 razy 3 plus p do 3 razy 3 plus p do 4 razy 7 plus p do 5 razy 2 plus p do 6 razy 1. 1. Jest dobrze? Tak. No super. No to mamy jakiś taki fajny wielomiar z tego. I jakiś hasz. I teraz po kolei rozpiszemy sobie to dla wszystkich literek. Mieliśmy tam zakres, że tych literek jest jakoś niedużo, więc możemy to zrobić. Tam każdy jest do miliona. Literki są do miliona, więc dla każdej literki to możemy zrobić spokojnie. Bo jest ich maksymalnie minimum, tak? W sumie minimum z miliona jest długości słowa. Okej, okay, no to teraz, dobra, może nawet innym kolorem, zapiszę sobie h od k dla każdego k. Czyli na początku dla jedynki, to h od 1 będzie równe b0 razy 1 plus p6 razy 1. H od 2? Michał, możesz? Czy tak? H od 2 jest równe p1 razy 2 plus p5 razy 2. H od 3 jest równe p4 2. P2 razy 3, P3 razy 3. P kwadrat razy 3, P6 razy 3. Tak, żeby... Jeszcze jakieś tam trójki? Nie. Siódemka. No wiadomo, H, nie zapiszę już H4, 5, 6, bo są 0. H7 to było P4 razy 4. 7. Razy 7, dziękuję. Zapisałem dobrze. No i to wszystkie chyba, tak? No okej, okay, no to są hasze pierwszego słowa. I hasze drugiego robimy analogicznie. W sensie na razie zapisuję to matematycznie, potem powiem jak to składać. No okej, okay. No i czyli się, gdybyśmy mieli po prostu pytanie o to podsłowo, to obliczając takie hasze i wiedząc, która literka jest różna, bo bierzemy tę pierwszą, to gdybyśmy od h tego słowa, powiedzmy, oznaczę h tego słowa jako h, a to jako duże h. I analogicznie hk to będą po prostu wyrazy do tego, okej? Okay? No to tak, no to po prostu to będzie pytanie, czy h minus h od 3 równa się całe h. Przepraszam, czy h minus h od 2 będzie równe temu samemu, co nasze do h, sorry, do h? Teraz jak to dokończyć? Chwilę, muszę się zastanowić. Jeżeli jest równe duże h minus duże h2, to czy wtedy, jeżeli to jest równe 0, to wtedy one są różne, czyli... Ale tu wszystko samo. Inaczej, bo one się mogą dublować, dlatego po prostu chcemy zamienić h2 w ten sposób... Tutaj kolejnego koloru użyję. Chcemy zamienić h2 w ten sposób, żeby tu były trójki. Tak? I oznaczę to sobie jako h prim. Trochę bez sensu, ale nie będzie. A prim 2. Bo obchodzą nas te pozycje, tak? I chcemy, żeby h minus h2 plus h prim 2 równało się h. Tak? To jest zrozumiałe? Nie pytam się, czy wiecie, jak to zrobić, tylko czy to jest zrozumiałe jako... Nie. W którym miejscu nie jest? Z tego h prim bardziej. No po prostu jako h prim oznaczyłem sobie h2, tylko że zmieniłem dwójki tutaj na trójki. Bo chodzi o to, żeby na tych pozycjach zmieniamy te literki. Więc przy okazji, skoro pozycje, każdej pozycji odpowiada ta potęga razy ta literka, no to wtedy wszystko działa. No to po prostu h2 przymnożyć razy... Więc ogólnie jak zmienić h2 na h2 h prim 2? No to jest jakieś easy. Bo można byłoby zrobić h2 prim,
To się równa H2 przez 2 razy 3. Bo to tutaj się skróci, no bo możemy sobie z H2 wyciągnąć, bo możemy wyciągnąć sobie 2 przed nagaz i zostaje nam P do pierwszej plus P do trzeciej, P do piątej, tak? No i jak podzielimy to przez 2, to to nam się skróci, pomnożymy przez 3 i otrzymujemy to, co chcieliśmy. Czyli to, co na zielono. No okej, okay, ale no to tak matematycznie, jakbyśmy to zapisali, to takiego case'a byłoby trzeba rozważyć dla każdego podsłowa i pyka. Jak to zrobić szybko? No bo tutaj już widać, jak to zrobić ten kwadrat. No po prostu dla każdego podsłowa po kolei obliczać sobie te hasze i dla tych haszy sprawdzać. Przy okazji n kwadrat również umiemy po prostu porównać po kolei literki, więc to nie miałoby żadnego sensu. No ale spróbujmy sobie teraz to przerzucić na problem czysto matematyczny. Z tą matą, o której powiedziałem przed chwilą. No to najpierw przede wszystkim musimy umieć używać funkcji faktorującej, ale do tego już się nie będę wracał, bo byśmy musieli powiedzieć to już piąty raz. Także ogólnie haszujemy sobie nasze duże słowo, czyli uznaję, że to, co narysowałem tutaj, to jest podsłowo, tak? Do jakiegoś większego słowa, o które nam chodzi. Czyli ma jakiś prefiks oprócz tego słowa, być może zerowy, i tak samo sufiks. I to również. Tak? Z czym nie muszą być sobie równe. Więc w naszym słowie to jest jakaś początkowa pozycja, potem to jest pozycja plus 1 i tak dalej, aż do Z. No a tutaj, tu jest jakaś pozycja C, C plus 1 i tak aż do D. Bo oznaczmy sobie po prostu, że chcemy wziąć podsłowa na przedziale AB i na przedziale CD. Tak? No spoko. No to w takim razie, jak to sobie zahaszujemy, no to możemy po prostu puścić zwykłego binsearcha, żeby znaleźć pierwszą literkę, która się różni. Tak? Szukamy po prostu najdłuższego prefiksu, który jest sobie równy w tych dwóch słowach. Jeżeli on w ogóle będzie równy całemu słowu, no to nie ma o czym rozmawiać, bo możemy przemutować dowolny element na niego samego, więc na pewno będzie ok. No ale załóżmy, że jednak mimo wszystko zostanie nam jakiś sufiks z tej strony, który nie jest taki sam, tak? Czyli w tym wypadku naszym wspólnym prefiksem tych dwóch słów jest no jedynka, tak? No bo tutaj już się coś różni. No okej, okay. Zakładam, że umiecie znaleźć coś takiego na misterzu. Jak nie, to odwołuję do omówienia powtórzeń. Odwołuję się, czy to jest w ogóle po polsku? Nie, odwołuję się nie. Odwołuję. W takim razie próbujcie. W takim razie polecam obejrzeć jeszcze raz to omówienie. No whatever, rozumiecie, o co chodzi. Okej, okay. No i teraz co się dzieje w tym wypadku? Musimy umieć sobie jakoś odjąć te nasze h. To teraz tak. Zapiszmy sobie na jakichś wektorach, na jakichś ogólnie no, tylu wektorach, ile jest maksymalnie, ile jest różnych liczb, czyli tam maksymalnie do miliona, no to nie jest jakoś dużo. Po prostu pozycje, na których występuje, na tym wektorze pozycje, na których występuje numer i. Ok? Czyli tak. Czyli na wektorze, jak oznaczy tego wektora? No oznaczę go h od i, to będą po prostu po kolei, to będzie wektor tych pozycji. No, możemy sobie zrobić tyle tych wektorów, no bo zsumuje nam się to po prostu do od, tak? No bo na każdej pozycji jest jedna literka, czyli będzie w jednym z tych wektorów. Nie we wszystkich teraz, nie więcej nawet niż jedno, dokładnie jedno. Tak? No i mając te wektory, no to sobie może je narysuję. H1 to jest PZ, to będzie zerowa pozycja i szósta. Potem pierwsza i piąta. Potem druga, trzecia i czwarta. Druga, trzecia i czwarta. I to są tak. H od ilu? 1. H od 2 to się będzie równać. A dobrze, 3 i 7. H od 3. I H od 7. No ok. Teraz w momencie, kiedy znajdziemy tę literkę, która się różni, jesteśmy na wygranej pozycji, bo wiemy, która literka się różni. Więc możemy spróbować zrobić coś z tym wzorkiem, który pokazywałem wcześniej. Wiemy, że jeżeli zapiszemy sobie to zamiast pozycji, zapiszemy sobie w nich potęgi,
to znaczy P do potęgi pozycja, tak jak mówisz w haszowaniu, to możemy to nam coś ułatwić. Teraz pokażę, co nam ułatwi. W sumie rozwiążemy zadanie, więc na razie to zapiszę po prostu i zaraz zobaczcie, do czego tego użyję. W sumie głupio, że to zmazałem, jeszcze raz muszę pisać. P do zerowej, P do szóstej, P do piątej, P do trzeciej. P do pierwszej było to. Tutaj? Tak. P do pierwszej. P do drugiej. Do czwartej. P do czwartej. Przy siódmej to znajdzie. P do czwartej. No to zauważmy sobie, że jeżeli chcemy porównać, czy te dwa słowa są w porządku, to od całego hasza, no bo uznaję, że mamy już, jeżeli już puszczaliśmy w listerze, to wyszliśmy sobie hasz na prelister, tak? To potrzebowaliśmy tego. Więc, no nie wiem, jak zapisać w tej chwili te hasze, żeby się nie myliło. To powiedzmy, że hasz całego słowa to jest hasz. Po prostu w ten sposób zapisałem. No to umiemy sobie porównać podsłowa, tak? Dwa. No ale one musimy jeszcze przekształcić ten ciąg w jakiś inny sposób. No to zauważmy sobie, że takie zwykłe porównywanie tych słów jest prawie ok. Znaczy, musimy jeszcze od naszego hasza, od pozycji J, dajmy na to, bo chcemy powiedzmy A plus pierwszej, bo chcemy sprawdzić, czy te, chcemy zrobić tak, żeby to słowo było równe temu słowu, tak? Mamy tylko jedną mutację. To od naszego hasza, od A plus 1. No. Musimy odjąć to, co jest. Musimy odjąć H2, podzielić przez 2 i domnożyć, no po prostu zrobić ten wzorek, czy tak? Czyli H2 razy 3 drugie. A dokładniej, co musimy zrobić? Musimy dwa razy, ze względu na to, że tutaj były te dwójki i je policzyliśmy, a nie chcemy ich liczyć. Wziąć P do pierwszej i P do piątej, no bo to są te pozycje, na których ona występowała, i to odjąć, czyli odpowiednie miejsce w H od 2. Czyli H2, a jako, że to jest wektor, to jakiś początkową część tych H od 2. Jaką początkową część? Zaraz powiem. Jakieś H2 od I. Co mam teraz na myśli? No bo uwaga, uwaga. Jeżeli nie możemy odjąć całości, no bo te P do piątej jest w tej chwili gdzieś tutaj, tutaj. A my chcemy odjąć tylko ten prefiks, czyli to, co tutaj wystąpiło i policzyliśmy za dużo. Czyli chcemy jakiś początkowy element, przy czym dlatego tylko to będzie H2 od 0, no bo to jest, liczyliśmy od 0, 0, 1, w ten sposób się zrobi. Tak? No i to i musimy sobie znaleźć. Na razie wszyscy są ze mną, albo przynajmniej większość? Nie. Adam. Zupełnie nie. W którym miejscu odpadłeś? No mniej więcej na tym, że liczy od 0. Okay. A tu w którym? Że numeruje w tablicy od 0. To nie jest. To są wektory. No dobra, że numerujesz wektory od 0. A tak poważnie to kontynuuj. Aha, to był troll, czy? No taki nieudany. A chciałeś powiedzieć, chciałeś powiedzieć, że lód jest takie proste. No bo się aha, dobra. Bo się przestraszyłem, że serio nie kumasz. To nie powinno być H2, A plus 1, nie serio. Nie, bo te pozycje na wektorze nie są równoważne z pozycjami w naszym ciągu. A, no to wcześniej po prostu spisujemy na pozycję tej dwójki i od H, od 2, od 2, od tego jest. Musimy, chodzi mi o to, że jakiś początkowy fragment tych, tutaj H od 2, musimy sobie odjąć, bo o co nam chodzi? Chcemy, żeby to było równe temu, a mamy to zapisane w naszych haszach. Mamy to zapisane w ten sposób, że tutaj mamy P do C tej razy 1 plus P do C plus pierwszej razy 3. A tutaj mamy P do A tej razy 1 plus P do A plus pierwszej razy 2. No i ogólnie chodzi o to, że już mówiliśmy wcześniej, w jaki sposób sobie zrównywać te potęgi. No to po prostu przy zwykłej funkcji haszującej, tak? Czyli po prostu mnożymy to razy A i wychodzi nam P do C plus A tej i P do C plus A plus pierwszej. I to tak samo tutaj mnożymy razy C. No, ale do tego nie chcę się wracać, bo to wam tylko skomplikuje wszystko, a jest dość oczywiste. Okej, czyli w takim momencie
Ceny, no te jedynki muszą być sobie zgodne, no bo one się nie zmutowały, ale dwójki nam się zmutowały. No to w takim razie chcielibyśmy, jeżeli chcemy je porównywać, to tak, żeby tutaj była trójka w tym miejscu, tak? Czyli na pozycjach, na których była dwójka, muszą być trójki. Jest jakieś pytanie? No. Jakie? W sumie raczej odpowiedź. Jaka odpowiedź? Nie no, że wiem, czemu 10 dostałem. A czemu dostałeś 10? No, bo nie zrównywałem potem, że chyba. Okej. Okay. To w tej liście, tak? Tak. I można tego zrobić prościej. W sensie prawdopodobnie tłumacząc, dlaczego to tak działa, muszę poruszyć parę ruchów, których potem nie będziemy wykonywać. Okej, tak. Ale ogólnie tak. Liniowo, i gdy zauważymy jakąś zmianę po prostu, to... Zauważy to jest pod słowo, a nie cały czas. No tak. Dlatego to tak nie działa. Dlatego musisz podjąć te... Ale w ogóle bez haszy. W sensie, czy... To podkażesz to później. Jestem pewien, że to nie, to tak nie działa. I ci pokażę, dlaczego to tak nie działa potem. Bo po prostu w tej chwili chciałbym podnieść. Okay? No dobra, czyli musimy zmienić na wszystkich pozycjach, na których była dwójka, trójki. No to jeżeli przemnożymy sobie wszystkie pozycje, na których one występowały, razy ich wartość, czyli razy dwa, czyli jeżeli wymnożymy sobie p do pierwszej, plus p do piątej razy 2, no czyli 2 razy p do pierwszej plus 2 razy p do piątej, no to to nam nie zadziała, dlatego bo nie wszystkie te dwójki były na naszym prefiksie, tak? No bo część tych dwójek, czyli tutaj, no bo jedna dwójka na przykład występowała tu, więc nie można jej wziąć, tak? Więc, ale jakiś początkowy fragment ich można wziąć, a dokładniej w tym przypadku po prostu p do pierwszej. Czyli odejmujemy dwa razy, czyli a tak naprawdę p do a plus pierwszy, tak? Czyli odejmujemy, gdybyśmy od tego, od p, może to z powrotem na czerwono, gdybyśmy od p do a tej razy 1 plus p do a plus pierwszy razy 2, umieli od niego odjąć p do a plus pierwszej razy 2 i dodać p do a plus pierwszej razy 3, na każdej pozycji, na której występuje dwójka, zrobić coś takiego, no to by zmieniło nam się to w to. I po prostu moglibyśmy porównać, czy te liczby są takie same. No i wtedy by było GG i możemy, już mamy coś, co możemy porównywać, czyli dwie liczby. Czyli nasze pasze działają. No to ogólnie chodzi o to, że musimy sobie znaleźć prefiks w każdym z tych, żyw się biseczem, w każdym z kolejnych tych wróć. Tak, żeby to było jasne. Musimy sobie dla literki, która się, albo raczej w sumie to są liczby, whatever. Dla liczby, która jest mutacją, musimy znaleźć sobie ile pozycji, te pozycje, które są mniejsze, bądź takie same, co pierwsze, to nasze miejsce, które w tej chwili rozważamy, tak? I ten. Występuje na nich dwójka. No czyli po prostu jakiś prefiks tego wektora, na którym otrzymamy. Więc to prefiks, skoro to jest prefiks, no to możemy binserczować. Tak? No i wybinserczujemy sobie ten prefiks, czyli tutaj p do pierwszej. No i po prostu będziemy sobie domnażali do tego 3. I dzielili to przez 2. Ale zaraz. To są liczby modulo. Więc możemy dzielić przez 2. No, tym wzorkiem, co pokazywałem wcześniej. No, ale jakbyśmy nie chcieli dzielić przez 2, to moglibyśmy po prostu znaleźć wszystkie te prefiksy i wtedy mnożyć przez 2 tego, to drugie słowo, i mnożyć przez 3 to pierwsze. I też wszystko pyknie takie. Tak? W sensie dodawać p do wszystkie pozycje, żeby tego nie zakomplikować. Dla każdego, w sensie pytanie, czy wszyscy znaczy wiem, że nie wszyscy nadążają, ale ile osób nadąża? I do góry. No to jest całkiem ok. To jest całkiem w porządku. Ogólnie omówienie do tego zadania jest w internecie również, na stronie OJA.
I oni, możliwe, że dla części z was będzie, przynajmniej dla mnie na przykład jest dużo prościej, kiedy sobie czytam, a nie słucham, jak ci mówię. Słucham? Co się tego? Powtórzę. Powtórzenia? No jasne. Wszystko jest na przemierze. Mutacja. Mutacja. Oj, nie, nie ma, ale jest omówienie w necie. No to pytanie. Tak na przyszłość. Jak będzie jakieś zadanie na przykład, gdzie konkurs na coś, a zrobimy coś, zadanie bez korzystania, na przykład załóżmy, mam testę hasza i załóżmy, użyjemy. No macie zrobić zadanie, nie obchodzi mnie. Nie obchodzi cię jak. Musicie tutaj wyrąbać kamerę, ale wątpisz, by ktokolwiek was to umiał. Nie, ale no... Cichy umie. Teraz tak, pokazałem wam, w jaki sposób zmienić funkcję haszującą na taką, która by działała. No ale teraz może podsumujmy wszystko, bo to jest dość ciężkie zadanie, które wymaga trochę, żeby wprowadzić pewne rzeczy od zera, to one się gmatwają, więc może wypiszemy po prostu w punktach, co trzeba robić. I to by było, chyba to jest dobry pomysł. No tak, pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba znaleźć, to napiszę w trybie rozkazującym. Tak. Znajdź pierwszą literkę, która się nie zgadza. To nie jest pierwszą? No najpierwszą. Znajdź pierwszą, bo jak znajdziesz tam drugą, czy tam powiedzmy trzecią, to niekoniecznie to tak jakby niekoniecznie będzie dobrze sprawdzał. Tak, dokładnie. Przede wszystkim nie forum. Chodzi o to, chodzi mi o to, że będę wypisał punkty, co robić dla każdego podsłowa, tak? Po kolei. Tak, jasne. Musisz w Instagram wyszukać ostatnią liczbę, dla której hasz dwóch słów jest taki sam. Tak jakby. Wtedy znajdziesz pierwszą tę. Pierwszą złą, tak jakby. Dobrze mówię? No tak, jak znajdujesz pierwszą, która się nie zgadza, to wiesz, że tylko ta może się nie zgadzać wszystkie wystąpienia. A cała reszta musi się zgadzać. Więc dzięki temu możesz powiedzieć sobie nową funkcję, która się ale to by nie poszło na policzenie. Ale możesz mieć, bo możesz mieć... Czy się nie wysłała to samo? Co możesz mieć 10 do 5 zapytań i każda druga wysłała, żebyś powiedział 10 do 5 na niej. Inaczej, jak chcesz to zrobić? W sensie, jeżeli znajdujesz... Popatrz, masz sobie dwa słowa i mówisz, lol, na tej pozycji na moje hasze są nierówne, tak? No ale skąd wiesz, czy te literki są nierówne? Przecież mogłoby się okazać tak, że wszystkie literki tutaj są ok, tutaj też i tutaj też, a tutaj jakaś jedna jest niefajna. Więc w gruncie rzeczy nie znajdziesz tej literki, a my chcemy ją znaleźć. Bo zauważ sobie, że to jest takie ciągłe, że w momencie, kiedy znajdziesz jedną złą literkę, to twoja funkcja haszująca już się wypala. Od razu. A jakbyś jej nie znalazł, w sensie, a jak ją znajdujesz, jeżeli chcesz znaleźć pozycję, no bo pierwsza pozycja, na której twoje hasze nie będą sobie równe, na prefiksach, to jest pozycja, na której występuje zła literka. To jest chyba dość oczywiste wynikanie. No to okej. To mając tę literkę, liczymy sobie, i to będzie, teraz możemy puścić drugiego bimstercza, nie bimstercza, już nie potrzeba. Teraz chcemy sprawdzić, po prostu zamieniając, chcemy teraz swapując wszystkie te literki, które się nie zgadzają, ale szybko, chcemy je zeswapować szybko, chcemy sprawdzić, czy te podsłowa są znowu sobie równe. I to robimy w ten sposób, taki jak powiedziałem przed chwilą, no ale chcemy to wszystko ogarnąć, także ten. No to robimy w ten sposób, że znajdujemy sobie wszystkie potęgi, przez które przemnożyliśmy naszą literkę, która się nie zgadzała, czyli w tym przypadku 2, a która występuje na prefiksie B. Dlaczego na prefiksie B? No bo gdy zmienimy to na 3, to na 3 i wszystkie, które tutaj były dwójki na trójkę, tak? To wtedy to słowo musi być równe temu słowu, a to, że tutaj zmieniliśmy, nic nam nie robi, bo i to odejmiemy przy naszej funkcji haszującej, tak? Paweł? Dobra. Czyli tak. Czyli znajdujemy, znać, żeby dalej ładnie po polsku, znajdź wszystkie... miejsca niezgody. No, wszystkie miejsca niezgody ok, ale wszystkie wystąpienia, sumę wszystkich potęg,
Może tak. Znajdź sumę wszystkich. I zaraz to przetworzycie. Tylko, że ja muszę to napisać. Jest pytanie? Tak, tak, tak. Chyba tak. No. Co tutaj? Przeczytaj ktoś to na głos? Znajdź sumę wszystkich potęg literki, która się nie zgadza na przebicie T. Może oznaczmy tę literkę. Jakieś X, ale dobra, tak też jest ok. I teraz o co chodzi? Znajdź sumę wszystkich potęg literki, która się nie zgadza na prefiks 7. Co to znaczy? Suma wszystkich potęg, może wszystkich potęg, przez które przemnożyliśmy. Czyli po prostu P do pozycji, czyli wszystkich pozycji. Tak? Która się nie zgadza na prefiksie B. No czyli jakiś początkowy fragment. Tak? Czyli gdybyśmy kiedy zapisujemy dla każdej literki po prostu wszystkie potęgi P, przez które przemnożyliśmy, czyli wszystkie pozycje, czyli P do pierwszej, P do piątej, tutaj dla naszego 2, tak? Dla jedynki P do zerowej, P do szóstej, tak jak tam rysowałem na tablicy, oczywiście dla naszego tasy, dla naszego przykładu, to wiemy, że musimy zmienić wszystkie te pozycje. Zmienić wszystkie te pozycje w naszym haszu, no bo chcemy to ładnie zrobić. Czyli zmieniając wszystkie te pozycje, po prostu musimy odjąć to, co żeśmy tutaj dodali i dodać to, czego żeśmy nie dodali. A że różni się to tylko na tych pozycjach, to te sumy zostają takie same. Więc to nas nie obchodzi, tak? Czyli znajdujemy sobie pierwszą pozycję, największą pozycję, która jest mniejsza niż równa B. Co to znaczy? W sensie po prostu ostatnie wystąpienie dwójki na tym prefiksie, tak? Dotąd. To jest ostatnie wystąpienie dwójki na tym prefiksie. Łukasz? Kapuje? Okej. Okay. To wtedy tak. To wtedy... no to tutaj to jest ten prefiks. Nie. To jest ten prefiks? Nie. To jest ten prefiks. Dlatego. No faktycznie to słowo jest o tyle niefortunne, że nie powiedziałem co jest dalej. Powiedzmy, że będą jeszcze jakieś potęgi. Tutaj dwa wystąpienia na pozycji, nie wiem, P do siódmej, P do dziesiątej, P do dziesiątej i P do dwudziestej. Whatever. Ale nas obchodzą tylko te, które są na prefiksie do ostatniej pozycji naszego słowa, czyli te dwie. No to teraz tak. Znając to, wiedzę, które pozycje są różne. Więc kiedy wymnożymy sobie hasz tego słowa razy, przepraszam, kiedy dodamy do haszu tego słowa dwa razy te potęgi, suma tych potęg, a do tego słowa trzy razy suma tych potęg, no to wtedy te słowa będą takie same. No bo tutaj dodamy jeszcze, bo co się nam zmieni? Tutaj jest nasze P do pierwszej i P do piątej. Tutaj jest nasze, przepraszam, to jest nasze P do pierwszej, tutaj jest nasze P do piątej. No i po prostu mnożymy je przez 2. Dlatego, no czyli to by było to samo, co jakbyśmy po prostu zmienili to na 5. I to tak samo, jakbyśmy to zmienili na 5. No i skoro zmieniliśmy to na wszystkich pozycjach, które się nie zgadzały, no to znaczy, że teraz musi się zgadzać, a jak się nie zgadza, to znaczy, że po prostu nie jest to słowo, które da się przemutować. No i teraz to już tak. To już jest w sumie koniec. Tylko... Cokolwiek teraz powiem, będę tylko jeszcze bardziej. Co? Tak, no dopiszę. Znajdź w sumie wszystkich potęg litery, które się nie zgadzają z opisie. Teraz jak to ładnie zapisać? No po prostu użyj matmy. Zmień hasza. Użyj matmy. Czyli użyj matmy, co znaczy? Czyli
odejmij, albo inaczej, dodaj. Może inaczej, może też jeszcze znajdź sumę, to tę sumę jakoś oznaczmy. To suma to będzie S. I tak samo pierwsza literka, która się nie zgadza, to jej wartość oznaczmy, żeby było łatwiej. Podstaw. No to teraz tak. To teraz naszą odpowiedzią będzie oczywiście suma tych potęg razy x. Właśnie, czy to tylko jedna literka się nie zgadza? W sensie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że do tego słowa niezgadzającą się literką jest to była dwójka, dlatego była dwójka. Czyli x1 i x2. Pozycja jest jedna, ale literki są dwie, bo są dwa słowa. Ale zmieniamy tylko jeden kasz. Tak, ale zmieniając ten kasz musiałbyś dzielić. W sensie chodzi mi o to, że jak zmieniałbyś tylko kasz górnego, to byś musiał pomnożyć przez to, co jest na dole i podzielić przez to, co jest u góry. A dzielić, a to jest modulo. Bo to są kasze. Możesz dzielić jak najbardziej, ale wolałbym to bardziej, bo jest szybciej. Bo jednak dzielenie to jednak potęgowanie, a potęgowanie działa lodem. No chyba, że używacie POW. O, POW. To wtedy kredki. To można zrobić S razy dla x1 minus x2 dla jednego, a drugiego S razy x2 minus x1. I mądrze tego użyć naszej funkcji haszującej. To już w jakiś sposób te wzorki trzeba sobie po prostu wyprowadzić. Przy czym nie są to długie wzorki, Paweł tu ma zakopane każdy w jednej minicie. Luz, Adam całkiem podobnie. A reszta chyba tego nie biła, czy ktoś to bił jeszcze? Nie, dobra. No to, no i po prostu wiedząc o tym, co powiedziałem, można jeszcze sobie przejrzeć omówienie mutacji, bo ono jest naprawdę bardzo dobre. To jest jedno z lepszych omówień, jakie kiedykolwiek widziałem. To z internetu. Właśnie to z internetu chodzi o to, że on to jakoś tak ładnie zrobił. Znaczy może ładnie, ale tak... No pominął dużo rzeczy, bo właśnie... Właśnie z omówieniami jest tak, że kiedy daje się zadanie na pewnym poziomie, to automatycznie zakłada się, że jednak mimo wszystko ludzie na coś na niższym poziomie potrafią. A jeżeli dobrze nie przetworzyliście tego, co mówiłem wcześniej do was, to teraz będziecie się gubić. To jest naturalne. Więc po prostu te osoby, które sobie totalnie nie dają rady, powinny iść do tamtej grupy i tam się podszkodzić. A te, które sobie dają radę, to jest dość duży zbiór, to super. I będziemy mieć. Ale ja nikogo nie wyrzucam, to wszystko jest wasze ten. To wszystko wy sobie sami musicie skminić, czy wy ogarniecie, co ja mówię, czy nie. No dobrze. No dobrze. Nie.